dniu dzisiejszym mamy do czynienia z zdarzeniem drogowym na autostradzie A4. Sytuacja była taka, że auto ciężarowe najprawdopodobniej z przyczyny uszkodzenia opony stało na prawym pasie oznakowanym awaryjnym trójkątem. Na to zdarzenie najechały dwa pojazdy wojskowe. Jeden zdążył wyhamować, drugi niestety nie i doszło do zdarzenia. Dwóch wojskowych zostało odwiezionych do szpitala w stanie dobrym, komunikatywni, przytomni, z lekkimi obrażeniami. Jeden głowy, drugi bóli w kręgach szyjnych, ale w stanie dobrym pojechali do szpitala. Działania straży polegały na zabezpieczeniu wycieku płynu chłodniczego z sorbentem oraz przekazaniu miejsca zdarzenia służbom drogowym oraz żandarmerii wojskowej, która przybyła na miejsce.